Witajcie, to Chochoł, a to druga obiecana wam wcześniejszej bitwie, bitwa na WZ 131. Tym razem mapa step. Składy są w miarę wyrównane, postaram się tutaj coś pograć, tak jakbym medem grał, bez jakichś tam wymysłów. Tutaj sensu nie ma za bardzo jechać w E7, się tam skampić za tym kamyczkiem, ani nic specjalnie nie pospotujemy, a stamtąd ucieczka jest praktycznie niemożliwa. Z kwestią czasu tylko, kiedy cię tam zabiją, więc tutaj moim zdaniem dużo, dużo więcej będzie ze mnie pożytku, jeżeli zagram po prostu tym czołgiem, tak jak medem, pomogę pchnąć tutaj tą flankę. No to co, to zobaczmy, czy się mi to uda. Niestety na nic nie mam bicia. Jeszcze mi coś spotkło. No i widzicie, nasi ostro puszczali tą flankę, więc ja też nie mam się co ociągać. Trzeba pomóc kolegom. Taki trochę strzał na wiwat. Co się długo skupia to działo. Jeszcze mi przylagowało zdrowo. No i będziemy sobie szukać tutaj jakieś szczęścia. Powinien mi się czołgi bokiem wystawiać, jeżeli będą usiłowały tam kontratakować. Ale jednak zatrzymały się. No nie mam. Nie mam. O, jest pierwszy przeciwnik. Zaświeciłem się, trzeba się troszeczkę poruszać, bo jednak jeszcze dwie arty w grze zostały. No niestety, na tym czołgu takie numery nie wyjdą. Ale oni, ponieważ oni są w takim miejscu, że będę miał prawdopodobnie właśnie bicie tutaj, stąd na prawo. Zwróćcie uwagę. O, super. I mogę sobie tutaj spokojnie ich myśkować w takim razie. Przeleciało pod podwoziem, jaki fart. Ale poprawimy mu zaraz. Pojazd przeciwnika zniszczony. Oj, arta. Niech to będzie dla ciebie znakiem, że cię nie lubię. No i patrzcie się, jaka sytuacja. Wrogowie są praktycznie uwięzieni tam, bo niby nas tutaj próbują być, powinni byli zjechać całą ekipą i walczyć. Tak, to możemy tutaj spokojnie bić z każdej strony. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Proszę, AMX mnie tutaj gdzieś dopadł. Co za łobuz. Trafię? A, oczywiście, że w ziemię. Ale strzelił. To spróbujemy powtórzyć. Nie ma mu kosu, ale jest centurion. Kurde, znowu nie fart. Biją mnie z każdej strony, no ale nic, trzeba walczyć. Pięknie weszło. Chodź chłopaku, jeszcze ci raz przyłożę. Chodź, 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 chodź. Pięknie. Przeciwnik oberwał. Ach, zjedli mi go. T34 został i oj, spróbujemy tego T34 zjeść. Tak bardziej od tyłu, żeby było nie dostać. Oj nie. No się też przemieszcza. On chyba chce po mnie przyjechać, bo ewidentnie mierzy tutaj w moją stronę. Nie ma tak dobrze, chłopaku. Idź walcz z kim innym. Co za? On się uwziął, że będzie ze mną walczył? Ach, mnie przyblokował. Chłopie! Jak widzicie, wynik już jest całkiem dobry. Wobec podziałbym epicki. Dwa fragi, 2173 damage'a.
Załapię się na tego oja, czy się nie załapię? Nie załapię się. To może się załapię jeszcze na tego Isa 6 albo Tigera 2. Jak widzicie, da się tym czołgiem fajne wyniki kręcić. I jest wsparcie całkiem solidnym dla drużyny, oczywiście w dobrych rękach. No bo było, nie było. 900 hapsów mam, 2100 damage'a zrobiłem, to spłaciłem siebie i jeszcze paru jeszcze innych zawodników z mojej drużyny. Tiger niestety odparował, może na Isa 6 zdążę. Nie zdążę. No nic, ale bitwa udana. Zobaczyliście, jak się gra też WZ-ką w innym zestawie, tak? Troszeczkę na innym typie mapy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten Chińczyk. Znajomy z klanu powiedział mi, że jeżeli gra mi się dobrze na WZ-cie 131 i 132, to żebym spróbował też wygrindować sobie LTTB, bo LTTB jest podobno też bardzo dobrym czołgiem. No zobaczymy, jak wbije WZ-kę 132, to może spróbujemy ruszyć tam tą gałązką drzewka rosyjskiego. Na razie to pieśń przyszłości, nie chce mi się, powiem szczerze, kolejnej linii otwierać. No i tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się bitewka podobała i zapraszam na kolejne moje produkcje.